Powiem szczerze, że bardzo się stresuję, mam wrażenie jakoś. Nie, nie, spokojnie, że jesteśmy Agatką, my postaramy się, wiesz, masować, relaksować, oddechy, oddechy. Obejrzą nas za dnia, jak to się mówi. A my teraz, no dzisiaj krwisto będzie? Nie, nie, nie będzie, będzie miłośnie. Będzie ja w ogóle czerwono. Ja powiedziałam, czerwono, że pozwolę sobie jako gospodyni. Cześć Marcinie, chwilę... na ciebie zawsze można liczyć. Tak, on jest jeden z pierwszych. Czerwoną muchą. Tak, ja bym chciała prywatę zasiać, ponieważ... Chcieli. Dzisiaj, bo dzisiaj jest 14 lutego, walentynki, ale dla mojej rodziny jest to specjalny dzień, szczególnie dla mojej siostry, dla mojego szwagra, ponieważ oni dzisiaj obchodzą 40. rocznicę ślubu i chciałam im z tej okazji złożyć wszystkiego najlepszego na łączach, tak jak kiedyś był koncert życzeń. To ja bardzo żyjcie długo i szczęśliwie. Zawsze bajki jak czytałam i żyli długo i szczęśliwie, to wcale nie jest takie proste, prawda Agata? Bo my dzisiaj troszeczkę o miłości. Tak, o tych... to wcale nie jest proste i powiem szczerze, że w kontekście Aniu tego co mówisz, tutaj oczywiście przyłączę się do twoich życzeń dla twoich bliskich, ale powiem szczerze, że my w listopadzie obchodziliśmy 50. rocznicę ślubu moich rodziców. I to było dla nas takie bardzo ważne wydarzenie, ponieważ no, miała być oczywiście uroczystość, no, ale sytuacja pandemiczna troszeczkę pokrzyżowała nam plany. No i zaprosiliśmy rodziców do nas, do domu i tutaj staraliśmy się im zorganizować ten piękny czas. I powiem wam szczerze, to co wzruszyło bardzo moją mamę, że znalazłam, odgrzebałam gdzieś tam to zdjęcie ślubne sprzed 50 lat, do tego dorobiłam jakąś tam ładną taką jesienną ramkę i wrzuciłam w internet i okazało się, że zrobiło się coś wspaniałego, po prostu zadziało się coś niesamowitego, ponieważ tam nagle mnóstwo osób zareagowało na to wydarzenie i posypały się życzenia właściwie z przeróżnych stron, nie tylko kraju, ale ze świata, od moich różnych przyjaciół i mama tak się bardzo wzruszyła i powiem wam, że to był taki bardzo ważny moment dla nich, a dla nas taki moment, w którym uświadomiliśmy sobie, jak trudno w ogóle przetrwać ze sobą 50 lat, a jeszcze dodatkowo w szczęściu, w spokoju, w miłości. To takie bycie ze sobą, to tak jak dzisiaj udało mi się, ja bardzo lubię tą piosenkę, że miłość to nie pluszowy miś, prawda? Tak, tak. I jak jedno spada w dół, to drugie musi ciągnąć ku górze i im dłużej ze sobą się jest, to w sumie my z Robertem się znamy 40 lat, bo dosyć wcześnie się poznaliśmy, ale no nie wiem, czy jest w ogóle miłość od pierwszego wejrzenia? Ale może najpierw się przedstawić. No zaraz, ale jak już tak myślimy, czy jest miłość od pierwszego wejrzenia, kochanie? Od wszystkich wejrzeń jest miłość. Ja w ogóle myślę, że tak jak mówiłyście o tych rocznicach, zresztą my też mamy ze sobą wiele lat w małżeństwie i świat się zmienia, słuchajcie, bo coraz więcej znam osób szczęśliwych, oni krócej żyją, bo ta moda przyszła od niedawna, ale żyją ze sobą bez tak zwanego papierka. Czyli nie są małżeństwem w sensie formalnym, natomiast żyją jak małżeństwo, jak para, jak kochający się ludzie. I myślę, że ta moda, która gdzieś tam przyszła od nas z zachodu, sobie doskonale u nas odnalazła miejsce, bo coraz więcej osób też z mojego otoczenia żyje z drugimi osobami, z partnerami, z partnerkami bez małżeństwa. A kiedyś było to nie do pomyślenia. I to jest dopiero, słuchajcie, wyzwanie, bo w wielu sytuacjach ten tak zwany papierek jednak trochę nas tam wstrzymuje, bo ach, to trzeba będzie tyle załatwiać, aby to może będzie kosztowało, a to jakieś tam podziały majątku. Trochę lęku. I tak dalej, i tak dalej. I jestem wtedy taki moment refleksji, na cofnięcie się. Ja jednak jestem tradycjonalistą i bardzo się cieszę, że mamy związek małżeński. Się kochają, dobrze. Nie będą związek Agato, przedstaw się, bo tak, ja tak wiesz, bo tak żeśmy wystrzelili z tym miłością, ale no będziemy do niej wracać, bo to dzisiejszy jest główny temat. Agato. Może zacznę od tego, że jestem żoną. To... A, czyli doświadczenie miłość. Miłości masz. No i rozumiem, że się rozumiemy ten sam... że jestem mamą dwóch wspaniałych nastolatek, 16-letniej Hani i 13-letniej Ali.
Jestem córką kochającą i kochaną. No, oprócz tego jestem nauczycielem języka polskiego, prowadzącym od prawie 3 lat blog edukacyjny Kreatywny Polonista. Który kocha to, co robi. Tak, i mogę to rzeczywiście spokojnie powiedzieć, który kocha to, co robi, a to, co właściwie daje mi największe poczucie spełnienia i satysfakcji, to możliwość pracy z ludźmi. Ach. Właśnie w kuluarach sobie mówiliśmy, się umawialiśmy, że już tak spragnieni jesteśmy spotkań bezpośrednich, prawda? Tak. I dobieraliśmy, jaki rodzaj trunku by pasował, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie... Czerwone wino. Czerwone, białe, ale po prostu ten kocyk na trawie i możliwość... Cielka trawa. Wyjrzyj przez okno. No. Patrz trawę. Wiesz co, może dlatego nasi zawsze relacje też mogą być przejęte. Można kocyk rozłożyć. Chciałam powiedzieć, ponieważ najlepiej. Agata jest polonistą. Ja nie wiem, jeździłam, jak człowiek był piękny i młody, to jeździłam na takie spotkania studenckich zespołów. I między innymi jeden z takich zespołów śpiewał o młodej polonistce, która bosą stopą biegała po łące. Ilekroć mówi się o polonistach, to ja po prostu widzę tą polonistkę biegającą po łące. Nie będę mówiła, jak się ta piosenka skończyła, ale dobrze. W każdym bądź razie, Agato, my tutaj zaczepnęliśmy sobie o tej miłości do pracy. I no cóż, dzisiaj taki dzień, to mówimy o różnych odcieniach miłości na języku polskim, prawda? I troszeczkę też mówiliśmy, bo pracując z dziećmi, to tak naprawdę no, dobieramy różnego rodzaju pozycje, lektury, inspiracje. I czy nie uważasz, że rzeczywiście polski powinien, bo inne jakby przedmioty zostały wykasowane, czy polski nie powinien być taką przestrzenią, gdzie powinniśmy pokazywać... Ale wykasowane w jakim sensie? Bo usunięte, no jeżeli chodzi o wychowanie... Dotyczące miłości. Miłości, tak. Tam, gdzie ewentualnie o miłości można mówić. Tak. To powiedz w różnych mi, aspektach. To teraz polski jest jedyną szansą dla młodzieży, żeby jeszcze poznać... Biologia. No biologia. Ale ja myślę, że jeszcze historia. Na historii też ja tam myślę, że i fizyce można też... Ja nie wiem, jakby trochę... ktoś nas słuchał, to powiecie, gdzie jeszcze można o tej miłości mówić? Miłość to chemia. To ja myślę, że tak, no właśnie, no chemia, a Asia Gadomska na pewno dzisiaj by tutaj oponowała, że przecież na biologii to obowiązkowo o tej miłości. No ale tam wiesz, wykasowywali parę rzeczy, bo my z Joasią dopiero co rozmawiałyśmy. Powiedz mi, jakieś wzorce takiej dobrej miłości, bo wiesz co, mnie się kojarzy Polski z takim wzorcem miłości patriotycznej. Umieram za kraj, nieważne jest moje życie, ważny jest mój kraj. Powiedz mi o tej wzorcach takiej dobrej miłości na polskim. Gdzie by można było poszukać? Ja myślę, że to w ogóle jest taki bardzo złożony temat, bo tak naprawdę to my o tej miłości faktycznie na języku polskim rozmawiamy w różnych aspektach, bo rzeczywiście, tak jak Aniu mówisz, jest ta miłość do ojczyzny. Trudny temat, aczkolwiek powiem wam szczerze, że ja może przez to, że taką jestem patriotką chyba i ja się czuję patriotką, to ja faktycznie kiedy mówię o tych takich ważnych tematach związanych gdzieś tam z miłością do ojczyzny, to niejednokrotnie sama czuję, że się wzruszam, że gdzieś tam muszę... To zawsze ona jest taka na smutno tak, robiona, na smutno, prawda? Tragicznie. No, tragicznie, niestety, tak. Niestety nasza historia jest smutna i tragiczna i to znajduje odzwierciedlenie w literaturze. Nie zgodzę się. O. Bo my niestety mamy taką tendencję mówienia o rzeczach tragicznych i smutnych. Tak. Natomiast bardzo mało mówi się o rzeczach wzniosłych, radosnych, o ludziach szczęśliwych, tym, którym się coś udało, my generalnie mamy taką manię cierpiętników. Tak, dlatego właśnie a propos tego, o czym Robercie mówisz, to chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj miałam okazję uczestniczyć w takim wydarzeniu, w związku z tym, że za 2 dni przypada kolejna rocznica zwycięskiego powstania wielkopolskiego, a ponieważ... Jedno z nielicznych. Tak, jedno z nielicznych. A ponieważ... Bardzo fajna data, 16 lutego, bardzo, bo pamiętam całe życie. No. Ponieważ ja pochodzę z terenu Wielkopolski, mieszkam w Wielkopolsce, a dodatkowo
mój pradziadek właściwie tutaj przyczynił się do tego, że miejscowość, w której mieszkam, znalazła się w Polsce właśnie po tym powstaniu wielkopolskim. To wydarzenie dla mnie jest takie bardzo emocjonalne i dzisiaj powiem wam, ponieważ mój mąż należy do takiej tutaj lokalnej grupy morsów, to zrodziła się inicjatywa, żeby właśnie uczcić to powstanie wielkopolskie w taki radosny sposób i zrodził się pomysł, żeby morsować przez 102 minuty właśnie na 102 rocznicę. To zamrożyli się ci ludzie 102 minuty. Sumowali chyba. Nie wyciągaliśmy sopelków, ponieważ wszystko było przemyślane. To była taka dosyć duża grupa morsów. Hibernacja nastąpiła. Co 6 minut kolejne osoby wchodziły do wody. Taka sztafeta morsowania. Tak, sztafeta morsowania. Dokładnie. Do tego były flagi oczywiście, flaga powstańców wielkopolskich, flagi nasze narodowe. I całe to wydarzenie rzeczywiście było takim radosnym świętowaniem tej miłości do ojczyzny, również tutaj do tej naszej małej ojczyzny. Ale wracając do literatury, to tak sobie myślę, że oprócz tutaj właśnie tej naszej miłości do ojczyzny i tego patriotyzmu, no to nie da się ukryć, że nasza literatura, zwłaszcza ta nasza literatura rodzima, za dużo tych wzorców takiej szczęśliwej miłości tak, nie bo pokazuje. Są tragicznie, nie? No nawet Mały Książę, nie? Kurczę, chociaż to nie jest nasza rodzima, ale Mały Książę mówił o pięknej miłości do Róży, ale kurczę, mu się coś tam nie udawało. Taka jednostronna ta miłość była, nie? No właśnie, to jeden z przykładów, ale też no na przykład Werther cierpiał przecież. Cierpiał ogromnie, bo nieszczęśliwą miłość przeżywał. Kiedy spojrzymy w inne teksty, no zwłaszcza te romantyczne, to tak naprawdę ta nieszczęśliwa miłość była taką jedną z podstawowych cech tej literatury. Tak. Potem, kiedy spojrzymy do literatury pozytywistycznej, wracając właśnie do tej naszej polskiej, no to przecież nasz sławny Stanisław Wokulski, no też cierpiał, bo też mu się nie udało. Nie tak ulokował te uczucia. Ale nawet w romantycznych dziełach, jak już tam mieliśmy tą Zosię i Tadeusza, to Tadeusz sobie tam z Telimeną też na boku troszeczkę tam... Mrówki zdejmował z niej. Ale oni są akurat tym przykładem kochanków, którzy właściwie pozytywnie, można przyjąć, kończą. Tak? Tutaj ta miłość zostaje tak przypieczętowana. Ślub był. Tak. No ale Romeo i Julia, tak, no wiemy, tragiczny, tak? Nawet zobaczcie szczęśliwe małżeństwo Macbethów, które, gdy poznajemy tych bohaterów, no to właśnie poznajemy ich jako ludzi szczęśliwych, kończy się tragicznie, tak? Szczęśliwe małżeństwo króla Edypa i jego żony w antyku. No też, kiedy okazuje się, że jednak ta żona jest jednocześnie matką, kończy się tragedią. Czyli co, my nie umiemy się cieszyć, bardziej z lubimy, miłości innych. Bardziej lubimy, jeśli rzeczywiście to cierpienie w jakiś sposób, bo też, a Quo Vadis? Też żeby... No właśnie, Quo Vadis to jest troszeczkę inna sytuacja, bo tutaj zobaczcie, mamy... To Robert już was... Przywykłem, spoko. Tylko na moment jeszcze sięgając, słuchajcie, do tego Quo Vadis, zobaczcie, my tam mamy tak naprawdę dwa oblicza miłości, bo po pierwsze jest ta miłość chrześcijan, tak? Czyli z tego punktu widzenia Biblii, Pisma Świętego, religii, a z drugiej strony ta właśnie miłość tych chrześcijan przekłada się na postawę Marka Winicjusza, który zakochuje się w Ligii, dziewczynie z zupełnie innego rodu, aniżeli, czy z innej grupy społecznej, aniżeli ta, do której on należy. No i cóż się dzieje? To ta jej głęboka wiara w Boga pozwala Winicjuszowi
przejść pewnego rodzaju przemiany, doświadczyć czegoś zupełnie nowego i stać się lepszym człowiekiem. Czyli tu mamy to pozytywne odbicie miłości. Tak? Ja jeszcze później powiem Wam szczerze, że próbowałam sobie tak też gdzieś w myślach odtworzyć różne inne pary. No to taką też szczęśliwą miłość przeżywają Ania Shirley i Gilbert Blatt. Co prawda ta ich Ania z Zielonego Wzgórza. Ania z Zielonego Wzgórza, tak. Co prawda ta ich miłość dojrzewa bardzo długo. A się tłukli przez długi okres czasu. I też związana jest właśnie z takim mnóstwem różnych poświęceń i docieraniem się, ale w rezultacie rzeczywiście tworzą szczęśliwą parę. Wiesz co, ja bym chciała, żeby też ci, którzy nas słuchają, wrzucali książki, które można by było podtykać takim nastolatkom, jak twoje dziewczyny. Ja pamiętam, że z wypiekami na twarzy czytałam Zapałkę na zakręcie Musierowiczowej. Wow, jakie tam rzeczy się działy, buzi jej dał. Ale w tej książkach dla młodzieży tam było dużo miłości. Właśnie to było fajne, że w tych książkach współczesnych, nie tych takich, co musieliśmy przeczytać, bo to historia, patriotyzm i tak dalej, tylko w tych takich książkach rozrywkowych, żeby... Ale Musierowicz teraz też trafiła do kanonu lektur, tam było prawda? Dużo takich pozytywnych. I tam też jest o miłości przecież. Kwiatka La Fiora. Miłości, tak, na przykład. Kłamczucha też, czy Opium w Rosole, no to też tam w przypadku tej akurat powieści jeszcze Opium w Rosole mamy jeszcze do czynienia z innym obliczem miłości, bo tutaj dochodzą relacje w rodzinie, miłość między rodzicami a dziećmi, kiedy mama nie ma czasu dla swojego dziecka, bo jest pochłonięta pracą zawodową i innymi rzeczami i gdzieś tam robieniem kariery. No i to przekłada się na brak tego uczucia do dziecka, tak? I wielka potrzeba ze strony tej córeczki. To zobacz, jaką literaturę robi całkiem dobrą robotę terapeutyczną. Jeżeli tak. Nauczyciel jest sprawnym diagnostą w swojej grupie, to może podsunąć dzieciom zestaw książek, która jakby ułoży, bo co to znaczy ta miłość, o której mówimy, bo będziemy zaraz, wiesz, mówili o tej miłości do roboty, którą obydwie kochamy. No, jak widać, to jest mało interesujące. No ale wiesz, musieliśmy zacząć. To, co znamy tak właśnie, ale wiesz miłość co, do roboty znamy też z autopsji. Ale wiesz co, ja bym chciała zacząć od tej miłości, która jest w literaturze, z którą nie, się dzieci zderzają, to bo to jest bardzo, tym bardziej, że mamy takiego polonistę przed sobą. Więc Agato, no po prostu... No ale fajnie, to znaleźliśmy wspólnie dużo takich miejsc. Ja trochę tak odetchnąłem, mówiąc szczerze, bo już myślałem, że rzeczywiście nic z tej literaturze tam się takiego radosnego nie znajdzie. A poezja, no właśnie, ale jeszcze zanim do poezji przejdę, to jeszcze powiem Wam o jednym przykładzie, który dla mnie jest taki szczególnie ważny, ponieważ ja uwielbiam trylogię Tolkiena, Władcę Pierścieni. No to tam mamy jeszcze do czynienia przecież z wyjątkową miłością, z piękną miłością dziewczyny, która jest elfem i która ma zapewnione wieczne życie, a ona zakochuje się w mężczyźnie, w człowieku i postanawia zrezygnować z tego swojego wiecznego życia, by chociaż przez część swojego życia móc być z nimi. To jest taka miłość... Niesamowita, nie? Niesamowita, aż takie ciary człowiek ma. Właśnie, wymagająca przede wszystkim wielkiej odwagi, żeby wyrzec się swojego rodu w pewien sposób, wyrzec się siebie, a jednocześnie związana z wielkimi pokładami cierpliwości, z odrobiną magii. Także no, z kolei młode pokolenie zaczytuje się w Sadze Zmierzch, tak? To z kolei nie mamy elfa, ale mamy miłość dziewczyny. Wampiry, wilkołaki, tak. I tak, no, ale to też jest, wiesz te wzorce fantastyczne, one są trochę nacechowane też innym spojrzeniem, bo trochę jak bajki Krasickiego, podobnie jak wiesz? Z Nieśmiertelnym, który tak naprawdę miał już serdecznie dosyć bycia tym nieśmiertelnym, szukał miłości i ta miłość ludzka jakby wybawiła go od nieśmiertelności. Czyli mógł umrzeć i skończyć jak człowiek. I podobnie myślę, że w tej u Tolkiena też była taka myśl, że po prostu chce być bardziej naturalnym, bo to pisał człowiek, no, także to jest ja też... się cieszę, że podkreślasz tą rangę miłości, bo ona jest jednak nam w życiu potrzebna.
Miłość daje nam sił. Tak jak mówiąc o chemii, miłość też trochę nas otumania, bo dzięki miłości robimy takie rzeczy, jakie byśmy w życiu nie zrobili na zdrowy rozsądek, prawda? Tak, to się zgadza. Ja jeszcze jedną rzecz, bo tak, zanim wrócimy do tej miłości do roboty, bo ty już tutaj przebierają nogami. Tak, tak, zaraz, dajcie nam rozbieg, 20 minut tak, dopiero. No. Ale wiecie co, bo jeszcze powiedzieliśmy też o tych poważnych rzeczach związanych właśnie z patriotyzmem, z miłością do ojczyzny. Ja tutaj też chciałbym zaapelować, bo to jest taka też okazja, żeby rozmawiać też z nauczycielami, bo my zapominamy, że uczenie współczesnych dzieci patriotyzmu to nie jest uczenie ich, jak ginąć za ojczyznę. Tak. Na szczęście w przedszkolu też to się nie lecą dzieje. Nam na odłamki na głowę i bomby i tak dalej, chociaż znamy kraje współcześnie, gdzie tak się dzieje. I taka ten patriotyzm, miłość do ojczyzny to jest nieśmiecenie, szanowanie drugiego człowieka, sprzątanie po sobie. Tolerancja. Tak, to jest taka symbolika, ale też, bo my lubimy takim być, że pamiętamy o tych naszych bohaterach. A co ty zrobiłeś rzeczywiście? Jako patriota. Czym się ty możesz pochwalić jako patriota? Nie tylko, że chodzę tam przy okazji świąt i ciągle wspominam tego ważnego jednego, drugiego, który tam zwyciężył albo umarł za mnie, czy za moich dziadków, czy tam pradziadków, ale co ja zrobiłem, tak? Nieważne, że tylko ta flaga i koszulka z datami, tylko co zrobiłeś? Wiesz co, Agata, bo akurat ty weszłaś teraz w taką akcję związaną z Kamilem Baczyńskim, który dla obecnej młodzieży może być zupełnie niezrozumiały w poszczególnych wierszach patriotycznych, tak mówimy, są patriotyczne wiersze. Dlaczego weszłaś w tą akcję i jak byś się odniosła do tego, co powiedziałam? Bo ja trochę prowokuję, wiesz o tym. Przewalcowałaś moje pytanie. Nieistotne moje pytanie, bo co ważne, tam no dobra, patriotyzm, ja ale to też jest patriotyzm. Tak, ale to ja jeszcze pozwolę sobie dosłownie na moment odnieść się do tego, o czym Robert mówił, bo dla mnie właśnie taką okazją do mówienia o tej miłości, do tej miłości o ojczyźnie jest tak naprawdę wiele tekstów, które omawiam z licealistami, ponieważ no, jak wiecie, pracuję w liceum, w związku z czym tutaj to spojrzenie też jest już troszeczkę inne, aniżeli dzieci młodszych, ale kiedy omawiamy sobie jakikolwiek tekst o charakterze patriotycznym, to chociażby właśnie te wspomniane tutaj, Aniu, przez ciebie utwory Krasickiego, to zawsze się odnoszę do współczesności i mówię, słuchajcie, no dobra, to tutaj była taka i taka postawa patriotyczna, tak? Krasicki pisał, że dla ojczyzny można żyć i w nędzy i umierać, tak? Ale my dzisiaj nie mamy właściwie okazji ani żyć specjalnie w nędzy, ani umierać. Ani umierać. Więc co w takiej sytuacji, w jaki sposób możemy wykazać tę postawę patriotyczną? No i wtedy robimy sobie taką burzę mózgów, wypisujemy mnóstwo różnych pomysłów i padają przeróżne rzeczy. Właśnie począwszy od tego, o czym Robercie mówiłeś, czyli to sprzątanie swojej okolicy, dbanie o swój dom, o otoczenie, ale też właśnie chociażby takie rzeczy, że śpiewamy hymn narodowy wtedy, kiedy trzeba. Nie na zasadzie, że stoimy tylko i wyłącznie i udajemy, że śpiewamy, tak? Tylko po prostu rzeczywiście, że artykułujemy, że potrafimy ten hymn odśpiewać i nie wstydzimy się, że ktoś obok nas stoi. I być może, nie wiem, my śpiewamy nieładnie, tak? Bo to nie ma w tym momencie znaczenia. Ale też właśnie, że jesteśmy dumni z naszych skoczków, z naszych sportowców, że jesteśmy dumni z tego, jak ktoś nas w świecie reprezentuje, ale jednocześnie, że kiedy my wyjeżdżamy do innego kraju, to w dumny sposób reprezentujemy naszą ojczyznę, nie robimy bałaganu, nie pokazujemy się z jak najgorszej strony. Na to na przykład zwracają uwagę. To już nie jesteśmy jako Jan Kowalski, tylko Polak. I to jest proste w sumie, tak? Przecież tu nie wymagamy jakichś wyrzeczeń, nie? I wystarczy być po prostu dobrym człowiekiem, szanując drugich ludzi i u siebie w kraju, i za granicą. Empatycznie. I to już jest postawa patriotyczna, bo ona wzmacnia dobry odbiór naszego kraju i ludzi, na arenie międzynarodowej, tak, jesteśmy taką wizytówką. Ja jeszcze zawsze mówię, powtarzam przy tej okazji moim uczniom, że słuchajcie, pamiętajcie, że gdziekolwiek jesteście w obcym kraju, to cokolwiek mówicie,
Niech to będzie wyważone, bo nigdy nie wiecie, kto stoi obok was i czy on przypadkiem nie rozumie, co wy w tym momencie mówicie. Jeżeli będziecie, nie wiem, wulgarni, jeżeli będziecie w negatywny sposób o pewnych rzeczach śmiać się z kogoś. Tak, śmiać się z kogoś, to w tym momencie wystawiacie wizytówkę nie tylko sobie, ale również całemu naszemu krajowi. Także to jest, myślę, bardzo istotne, żeby współcześnie również pokazywać, że powinniśmy być patriotami, że to jest inny rodzaj patriotyzmu, aniżeli 50-70 lat temu. Ja bardzo dziękuję Wiolecie Kalce za zestaw fantastycznych książek o miłości, znaczy z elementami miłości. Ja mam nadzieję, bo ja żadnej z nich nie czytałem, żeby nie było, że polecam coś, a tam w środku jakieś... No tak, to jest zawsze z lekturami na koniec roku szkolnego. Pamiętam, że jak dawałam na koniec ale roku szkolnego książkę, to moi poloniści siedzieli, wertowali, to tam jest. Natomiast wracając, Aniu, do twojego pytania, tak, tutaj o ten projekt poświęcony Baczyńskiemu. To jest taka właściwie trochę, mogę powiedzieć, świeżynka, ponieważ projekt tak naprawdę funkcjonuje no, trzeci tydzień, trzy tygodnie mniej więcej można przyjąć. To bardzo młode dziecko. Tak, i pomysł zrodził się tak bardzo spontanicznie, w związku z tym, że po pierwsze rok 2021 został ogłoszony przez Sejm rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w związku z przypadającą pod koniec stycznia setną rocznicą urodzin poety. I wówczas tak sobie pomyślałam, że właściwie no, warto by było właśnie tę postać licealistom moim przybliżyć. Ten poziom już. Tak. I zorganizowałam taką grupę, do której zaangażowałam między innymi, zaprosiłam między innymi harcerzy z naszej szkoły, bo wiedziałam, że dla nich to na pewno będzie temat ciekawy, ale oni od razu bardzo szybko jeszcze zaprosili do tej naszej grupy inne osoby i wymyśliliśmy, że stworzymy taki projekt pod hasłem właśnie Baczyński. Ponieważ pomysł okazał się chwytliwy, to zaproponowałam moim licealistom, że może wyszlibyśmy z tym dalej. No i nieoczekiwanie, właściwie najpierw zrobiłam takie krótkie rozeznanie w grupach dla polonistów na Facebooku, czy byłyby inne szkoły zainteresowane taką współpracą, czy tutaj podjęciem tego tematu, realizacją takiego projektu. Kiedy okazało się, że odzew był całkiem spory, to powstały zasady uczestnictwa w projekcie, została stworzona grupa na Facebooku, dwie właściwie, bo jedna dla uczniów, druga dla nauczycieli. No i okazało się, że na dzisiaj mamy 155 szkół z całego kraju, które w ciągu trzech tygodni zadeklarowały chęć uczestnictwa. Pomysły są przecudowne. Nauczyciele no dzielą... Ja czekam na album muzyczny, przecież Baczyński był śpiewany przez poezję śpiewaną. Mamy nadzieję, że również tutaj coś takiego się pojawi. Na razie na świeżo były właśnie w wielu szkołach odbyły się walentynki z Baczyńskim. To też właśnie w kontekście miłości. I przepięknej poezji. Natomiast... No bo ta jego miłość była specyficzna w innych warunkach, prawda? Trudna do zrozumienia naszej młodzieży. Jego miłość była trudna, ale też bardzo intensywna i bardzo szybka, można przyjąć, tak? I kiedy omawiam z młodzieżą, z maturzystami już tutaj tę twórczość Baczyńskiego, to zawsze im pokazuję, że zobaczcie, on tak naprawdę bardzo młodo się ożenił, ale też to jego małżeństwo trwało tak naprawdę bardzo krótko. Kiedy zginął, jego żona była w ciąży i wiemy, że też bardzo krótko po nim również zginęła w powstaniu. I oni zawsze mnie pytają, ale przy pani oni tacy byli młodzi. Dlaczego w czasie tej wojny w ogóle myśleli o tym, żeby brać ślub? I ja im zawsze tłumaczę, ja mówię, słuchajcie, bo to były zupełnie inne czasy. Człowiek czuł potrzebę bycia z kimś drugim i posiadania takiego... Nie wiedział, ile jeszcze będzie żył. Tak, nie wiedział po pierwsze ani ile będzie żył, ani też tak naprawdę nie wiedział, też miał taką potrzebę bycia z kimś i czucia, że ja do kogoś należę, ale ktoś też należy do mnie. I
razem będzie to nam jest trudne do zrozumienia teraz młodzieży. Ale wiecie co, to jest też trochę też odniesienie do tego, co jest teraz, bo ja kiedyś czytałem taki komentarz, że ludzie w czasie wojny i to gdziekolwiek na świecie i kiedykolwiek by to się nie odbywało, starają się funkcjonować w miarę normalnie, tak jakby tej wojny nie było. Tak. Czyli są sklepy, spotykają się, są imieniny, są wesela. Są momenty tragiczne, kiedy nagle wpada wróg, bomby lecą, czy coś się złego dzieje. Podobnie mamy zobaczyć teraz w tej pandemii. My pomimo temu, że mieliśmy tyle ograniczeń, czy mamy te ograniczenia, to my próbujemy jednak żyć w miarę normalnie. Taką namiastkę normalności. Tak, bo i to jest czasem nawet trudniejsze się okazuje, bo aż takich ograniczeń w czasach wojennych nie było. Tak. One nie były tak bardzo, one były dużo bardziej ryzykowne, dużo bardziej niebezpieczne. Groźne i niebezpieczne dla życia i zdrowia. To natychmiastowa kara. Natomiast na co dzień się wydawało, że jest normalnie, a co jakiś czas był dramat. A u nas tak naprawdę przez rok czasu żyjemy w takim matriksie, tak? Czyli nie ma tej, jest ta niepewność, jest sztuczność tego i żyjemy, musimy żyć inaczej i sobie z tym jakoś poradzić. I to jest też, teraz miłość też jest trudna, tak? Bo dla niektórych, którzy żyli trochę osobno, sobie tam jakoś funkcjonowali, nagle teraz są razem. Tak. Cały czas. I teraz, czy to jest miłość, czy to jest przywiązanie? Czy ta próba... Sprawdzian taki, doskonały sprawdzian, czy my potrafimy w takich trudnych warunkach dla siebie, nas. Tak. W tych krajach zachodu, Francja, Niemcy, lockdown jest totalny, więc tutaj sieć teraz... No dobrze, to żeśmy sobie takim pięknym półgodzinnym wstępem doszli do tej miłości do roboty. Moja mama zawsze mówiła, że głupiego robota kocha. Głupiego robota kocha. Otwartym tekstem. To było o mnie, żeby o nie mnie było. Też, o mnie też. Znaczy ja bym to troszeczkę zmiękczył. Naiwnego robota kocha. Ty jakoś zawsze się do mnie przylepiał. Powiedziała, że pasjonata. No to już się teraz, tłumaczymy. No to jest teraz, pięknie, to im się najbardziej podoba, ponieważ ale nie, no, oczywiście, moja mama zawsze, no dobrze, ty tak zawsze tak miałaś, byłaś nauczycielem, byłaś taka przemęczona, to dobrze, że zostałaś tym dyrektorem, nareszcie odpoczniesz, a jak zostałam dyrektorem, to ja pracowałam dwa razy tyle, więc moja mama była załamana i mówi, jak to? Ty jesteś dyrektorem, ty powinnaś mieć więcej czasu. Jak zaczęłam pracować u siebie w firmie, okazuje się, że przychodzę do domu o 19:00. Więc to jakoś chyba źle planuje ten swój czas. No jakoś źle. Chyba tak. No. Powiedz mi. No właśnie, czy do roboty jest potrzebna miłość? Czy musimy kochać tą robotę? Czy to, co robimy? Tak, ja od razu odpowiem tutaj stanowczo i krótko, że tak, że nie wyobrażam sobie sytuacji, że coś, za co się zabieram, nie sprawia mi przyjemności. Powiem szczerze, że kiedy zaczynam mieć jakiś taki kryzys gdzieś, to staram się znaleźć od razu właśnie dobre strony i szukać tego, co doładuje mi te baterie i utwierdzi mnie w przekonaniu, słuchaj, przecież ty robisz to, co lubisz, to, co kochasz tak naprawdę. I teraz powiem wam szczerze, że różne sytuacje, no wiadomo, w moim życiu gdzieś tam miały miejsce. Był taki moment kilka lat temu, takiego właśnie chyba wypalenia zawodowego. Ja zawsze o tym otwarcie mówię, bo wychodzę z założenia, że nie ma co z siebie robić jakiegoś takiego herosa i mówić, że wszystko mi się w życiu udawało. Bardzo dobrze, to jest super, tak trzeba. Tak, bo i właśnie mam świadomość, że był taki moment, kiedy przeżywałam kryzys i dotarło do mnie, że muszę coś z tym zrobić. Są dwie opcje, albo przewalczę to i znajdę to nowe wyzwanie, nowy zapał, rozpalę się od nowa, albo czas odejść z zawodu i poszukać czegoś nowego. No to oczywiście ta druga opcja w ogóle kompletnie nie wchodziła w rachubę, no bo jak odejść z zawodu, jeżeli ja od lat właściwie jeszcze nie byłam nauczycielem, a już byłam. Ja też miałam całą klasę miśków. Tak, miałam, jak chorowałam w szkole podstawowej, to zawsze robiłam sobie dziennik i w tym dzienniku wpisywałam różne rzeczy. Oceny wpisywałam, ja. Oceny. Nauczania bez ocen, oceny wpisywałam. Później z kolei, kiedy byłam już na studiach, to na studiach polonistycznych, na które poszłam z nastawieniem, że wybiorę specjalność dziennikarską i będę dziennikarzem,
No i na trzecim roku, kiedy wybieraliśmy te specjalności, to ja już wiedziałam, że tym dziennikarzem nie będę, bo będę nauczycielem. A co cię przekonało? Co mnie mogę przekonało? Cię zapytać. Oczywiście po drugim roku studiów, czy będąc na drugim roku studiów, zrobiłam kurs wychowawcy kolonijnego i to był ten moment, kiedy pierwszy raz pojechałam na kolonię. Chemia. I doświadczyłam wielkiej chemii. Dostałam grupę takich 12-13-letnich rozrabiających chłopców i miałam z nimi trzy światy. Zawsze bierałam chłopców, najfajniejsi są. Ale oprócz tego był ten czwarty świat, który po prostu zawrócił mi chyba wtedy w głowie, bo moi chłopcy, kiedy trzeba było się sprężyć, to byli zawsze pierwsi, zawsze byli najlepsi we wszystkim. I chodzili, spisywali się wtedy na medal, wygrywali wszystkie konkursy. I to było dla mnie takie, to był taki moment przełomowy, kiedy ja chyba uświadomiłam sobie, że rzeczywiście muszę wybrać specjalność pedagogiczną. To była pierwsza kolonia. Potem do momentu skończenia studiów w każde wakacje przynajmniej dwa turnusy zaliczałam na koloniach i to dawało mi mnóstwo satysfakcji. I właściwie kiedy poszłam do szkoły, to czułam się spełniona. Zaczęłam pracę w gimnazjum i dawało mi to naprawdę rzeczywiście dużo, dużo satysfakcji. Natomiast później, kiedy nadarzyła się okazja i trafiłam do liceum, do mojego liceum, do liceum, które Ty ukończyłam, się uczyłaś. Tak, które wcześniej ukończył mój tata i w którym teraz jest moja córka, to czułam się naprawdę rzeczywiście szczęśliwa i miałam poczucie takiego spełnienia. No aczkolwiek po kilkunastu latach pracy rzeczywiście ten moment takiego wypalenia zaczął się pojawiać. Ja myślę, że to nie jest związane z pasją, tylko to jest związane z sytuacjami innymi. Tak, oczywiście. To... My musimy mieć, jak powiedziałaś, ten taki wentyl bezpieczeństwa. Bo kto go nie ma, to niestety może to się dla niego źle skończyć. My musimy wiedzieć, kiedy to odciąć, żeby nie brnąć. Bo jeżeli czujemy, że wchodzimy w sytuację, no na przykład tam różnie piszą, że nie mamy za co żyć, ale będziemy robili to, co kochamy, tak? Ktoś nas hejtuje, ktoś nam, to się tak mówi, dziurę przed nami kopie, dołki, żebyśmy wpadli. To ja uważam, że tutaj nawet jak kochamy to, co robimy i coś stworzyliśmy sami, to trzeba to po prostu odciąć, jak toporkiem. Ja przynajmniej jestem zwolennikiem takiej szybkiej decyzji. Jest to niewątpliwie bardzo trudne, aczkolwiek chyba rzeczywiście to w takich sytuacjach jest najlepsza i jedyna opcja. Natomiast powiem wam, co mi pomogło się pozbierać w tym takim trudnym momencie, kiedy miałam totalnie podcięte skrzydła i przestałam wierzyć w siebie, to trafiłam na jedną, drugą grupę dla polonistów na Facebooku. I, cudowne te grupy. Tak, cudowne te grupy. I wtedy... Dostałam szansę właściwie, bo kiedy pojawiały się jakieś pytania ze strony nauczycieli, na zasadzie jak to robicie, podzielcie się swoimi pomysłami, to zaczynałam pisać, że ja robię to na przykład w taki czy inny sposób. I kiedy był bardzo pozytywny odzew do tych moich pomysłów, to pomyślałam sobie, że właściwie to może warto by było zacząć się dzielić tym trochę na szerszą skalę. I stąd ten blog. Do tego mniej więcej w tym samym momencie jeszcze, kiedy od niektórych osób, takich trochę dla mnie toksycznych, czułam niechęć, to uwierzyła we mnie moja przewodnicząca od sprawdzania matur, Iwonka. Ona, pracując jednocześnie w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, zaproponowała, żebym napisała artykuł do takiego czasopisma właśnie wydawanego przez CDN. Napisałam. Czyli doznałaś dotyku anioła. Tak, tak. Iwonka to jest taki mój anioł, moje guru i ja jej wielokrotnie to przypominam i mówię, że Iwonka, ja tobie wiele zawdzięczam, bo dzięki tobie po prostu rozwinęłam się, bo ty we mnie uwierzyłaś w tym momencie, kiedy najbardziej tego potrzebowałam. I myślę, że to jest też ważne, żeby znaleźć kogoś takiego, kto w nas uwierzy i nas
popchnie troszeczkę. Rozglądać się. Wiecie co, dziewczyny, to ja tak słucham was. Jeszcze tutaj był jeden komentarz, że pewnie, że musimy kochać, bo jak nie będziemy kochali, to tego nie będziemy robili, czyli it must be love. To trochę jest takie, jak już ktoś musi być, to nie za dobrze się dzieje. Ale wiecie co, wydaje mi się, że popełniacie błąd. O! Nie odróżniacie miłości od satysfakcji. Bo miłość, o której mówiliśmy wcześniej, miłość, która czasem wymaga poświęceń, robimy coś, poświęcamy coś dla miłości i tak dalej, natomiast w pracy ja wolałbym, żebyśmy niczego nie poświęcali. Natomiast to, co wy mówicie, to mówicie cały czas o tym, co was napędza. Napędza was satysfakcja z tej wykonywanej pracy, widzicie efekty, daje wam to radość, dzieciaki są zadowolone, rozwijają się, kolejne osoby do was tutaj lgną z takimi, powiedzmy, też pozytywną energią i wydaje mi się, że jakbyśmy to na to spojrzeli przez pryzmat satysfakcji, to trochę byłoby też zdrowiej dla was wszystkich, którzy kochają to, co robią, bo to jest niebezpieczne, bo możemy się wtedy właśnie zapamiętać w tej robocie, jeśli robimy coś z miłości, i nagle się okaże, że już jest za późno. I tak jak część z was, tak, straszę, trochę straszę, bo jeden, drugi, trzeci potrafi powiedzieć, o kurczę, zapędziłem się, albo ktoś powie, słuchaj, nie przesadzaj. Za długo siedzisz w tej pieczarce, ale nie zawsze, tak? Ale nie zawsze jest tak, że mamy kogoś, kto nam to powie. I dlatego... Szczerze jeszcze. Tak, ja bym wolał, żebyśmy myśleli przez pryzmat roboty i satysfakcji z wykonanej roboty, a z tą miłością zostawili ją, bo to jest tak kruche uczucie, które trzeba pielęgnować. Ale ja to lubię. Na bardziej takie strony życia, które są takim większym pokładem do zaufania. To teraz musimy sobie powiedzieć, co to jest miłość. Jak są motyle w brzuchu, jak człowiek nie chce mu się jeść. A to jeśli przy robocie masz motyle w brzuchu, to ho, ho, ho. Ale no, jak coś ja robi. Mam, ja też mam. No, ale na pewno nie takie same. Ale no, Boże, no, ja nie będę takich miłości. Intymnych rzeczach opowiadać, ale jak coś robię, wymyślam, to ja nie, mimo że jestem straszny łakomczuch, to mi się jeść nie chce, tak? Po prostu czasu nie liczę. Jak wchodzę w ale takie ja flow, to lubię robić. Ja też siedziałem parę godzin, nagrałem dwa filmy, jeden już puściłem. O, właśnie, chciałem się pochwalić, słuchajcie, w czwartek założyłem swój osobisty kanał na YouTubie, Edukacja po godzinach, czyli to, co robię poza normalną pracą, co robię z wami, dla was, przez was i tak dalej. I były moje walentynki, to, bardzo wam dziękuję, udało mi się. To ja też rozumiem to, co wy czujecie, tak, że robimy to, bo to jest po prostu power, tak, widzicie efekty, to działa, ludzie się cieszą, to komuś pomaga. Ale chyba to nie chodzi o miłość do roboty, tylko po prostu o takie... Ja nie umiem tego inaczej nazwać. Znaczy, chcę robić coś dobrego, co jest dobrego dla innych, co jest większe niż my sami jesteśmy. A to nie jest miłość? Co pozostanie po nas. Ja wiem, może jestem facetem, dlatego nie nazywam tego miłością. Jeżeli chcę zrobić coś dla kogoś, ja powiem wam szczerze, że... Bezinteresownie, prawda? Nie wszystkie klasy mam takie, z którymi czuję taką intensywną chemię, ale są takie klasy, do których jak idę na lekcje, to właśnie tak jak Robercie mówisz, idę już z uśmiechem na twarzy, bo wiem, że na pewno zadzieje się coś fajnego, że nawet jeżeli my w pełni nie zrealizujemy tematu, albo bo przegadamy na przykład, bo się pojawi nagle jakaś istotniejsza kwestia, ważniejszy temat, to ta lekcja będzie ważna i dla nich, i dla mnie. I będziemy się uczyć wzajemnie. I to jest też chyba taka magia bycia nauczycielem. Wydaje mi się, że... I ja jeszcze muszę powiedzieć, że tutaj tak daltońsko wrzucę, że żeby ta robota nam szła, to musimy sobie uświadomić swoje talenty. Jakie mamy talenty? Żeby nam wychodziło. No. Żeby nam to wychodziło, bo wtedy będą dobre naciski. I jeszcze, takie, żebyśmy mieli czas na swoje pasje. Żebyśmy oprócz tej roboty, a wśród nas, bo my, nie wiem, czy oglądałaś nas latem, pokazywaliśmy pasje nauczycielskie. Są osoby, które kochają chwaściory, które świetnie gotują. Wśród nauczycieli, którzy malują, Boże, takie obrazy, że po prostu wow. Mamy mnóstwo talentów, po prostu talentów wykonujących pracę nauczyciela. Zresztą te sowy to też od Marty Tundery-Tuzinek, który w prezencie dostaliśmy, nauczyciel języka polskiego nam namalował, czyli
No zobacz, dusza artystyczna. Zobaczcie, ile jest dusz artystycznych. Widać, dusza artystyczna. A, tak, tak, Agata, jaki masz talent, pasję? Jaki mam talent, jaką mam pasję? Oprócz tej pracy. Lubię... Nie, ale cię zastrzeliłam. No, nie. Tego nie było w scenariuszu. Żeby nie było, a nie odwrotnie. Ale wiesz co? Wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że tobie masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi i prowadzeniu tego dialogu, bo my ze sobą tak naprawdę nie rozmawialiśmy nigdy personalnie, tak? Było tam parę wymian informacji na Messengerze. Ja trochę gadałam. Natomiast, no ale mówię o nas, tak? Natomiast rozmawiamy ze sobą, jakbyśmy się znali 100 lat i wypili nie wiem ile tego wina razem. Tak? I to jest też... To wrócimy. Tak, i to jest, tak, będziemy to kontynuowali. I to jest też tak. Talent, myślę, że jeden z talentów, które masz, to jest to, że potrafisz tak prowadzić ciepło rozmowę, że druga strona nie czuje jakiegokolwiek dystansu, obaw, ryzyka, ale to jest też kwestia tego, że co ma nauczyciel, właśnie tego rodzaju talent, to też pozwalasz swoim dzieciom, że mają do ciebie zaufanie, otwierają się i mogą więcej zrobić ze sobą i dla siebie. Tak, staram się taką być osobą, chociaż wiem, że nie zawsze mi wychodzi, czasami jestem złośliwą niecą. Natomiast wracając do pytania o ten talent, to może was zaskoczę, ale lubię odnawiać meble. No tu właśnie powiedziała Arleta, że Agatka jest cudownym dekoratorem wnętrz. Czyni cuda. Tak, to prawda. Proszę. Zgadza się. Ale to dobrze, bo znaczy, że znana jesteś z tego talentu, czyli to jest talent prawdziwy, którego odkrywasz i pokazujesz, bo to też jest ważne. Ale to tak renowacje robisz mebli? To znaczy, kiedy mam czas i rzeczywiście mam okazję, to się tym zajmuję. Takim największym moim skarbem i moim dziełem jest kredens po babci, który odnowiłam, obieliłam. Oczywiście wcześniej naczytałam się, jak należy to zrobić, żeby przedłużyć rzeczywiście życie, a nie zniszczyć. To byś mnie zaskoczyła. No. Natomiast uwielbiam też właśnie robić różnego rodzaju dekoracje przy okazji świąt, wianki. To jest taki, kiedy się za to zabieram, to jest taki moment dla mnie oderwania się od rzeczywistości. Ja wyłączam się jakby całkowicie z myślenia o czymkolwiek i jestem ja i albo mebel, albo ja i mój wianek. Potrafię wziąć, nie wiem, ciężki sprzęt, szlifierkę jakąś i mogę stać godzinami, szlifować i to daje mi... Czyli jednak ten talent i pasja jest ważna, a my jak siedzimy i zadajemy mnóstwo prac domowych, ja nie mówię o tobie, ale jeżeli szkoła obciąża dzieci i zabiera im czas na ich pasję i talent, to tak jak mówisz, stoisz tą szlifierką i czujesz, że odpoczywasz, a my nie pozwalamy im odpoczywać. Czyli pomyślmy o tym, że trochę tak mówię po daltońsku, talent, pasja mnie pozwoliła przeżyć szkołę podstawową. Po normalnemu bym powiedział. To jest ważne, tak. To jest bardzo ważne. Ja myślę, że trochę mi też zajęło, zanim do tego doszłam i to sobie uświadomiłam. Był czas, że też byłam takim nauczycielem właśnie, który uważał, że kartkówki, sprawdziany i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tej chwili sobie myślę, że po co? To nie jest potrzebne tak naprawdę, tak? Jeżeli po co ja mam wymagać od ucznia znajomości, nie wiem, konkretnych takich czy innych dat? Czy ważne jest, że ten uczeń będzie pamiętał, że powstanie, nie wiem, styczniowe upadło w 1864? Czy ważniejsze jest to, że będzie znał przyczyny upadku tego powstania? Tak? Ja już będę wiedziała, że powstanie wielkopolskie 16 lutego. Właśnie, słuchajcie, to jest kluczowe. To jest kluczowe w ogóle w podejściu do edukacji, które mamy w Polsce, że my się uczymy faktów, a nie wyciągamy wniosków. I niestety konsekwencją tego, tak, konsekwencją jest tego, że Polak przed szkodą i po szkodzie głupi. Tak, dokładnie. Czyli my tak. Nigdy nie uczyliśmy się właśnie powodów, dla których coś się wydarzyło. I efektów tego. I my nie potrafimy teraz przewidzieć, tak? A historia już pokazała nam albo innym, jak może być, kiedy jest to. Bo to jest jak proces, tak? Jeśli coś następuje po sobie, to konsekwencją będzie kolejna rzecz, bo świat już wszystko przeżył. Przerobił to na wszystkie strony. Druga rzecz, zobaczcie też, którą sobie kilka ładnych lat temu uświadomiłam, że co tak naprawdę jest istotne. Sztuka argumentowania.
i przekonywania do swoich racji. I teraz od jakiegoś czasu... Prowadzasz to na zajęcia? Prowadzam to nie tylko na zajęciach. U nas to funkcjonuje, słuchajcie, w naszym osobistym domu. Od wielu lat ładnych, no wielu, no, nasze dziewczyny mają lat 13 i 16, ale od mniej więcej myślę, że około tamtych 7 lat one są wdrażane do uczenia się tej sztuki argumentowania. I w jaki sposób my to robimy? Kiedy przychodzą do nas z jakimś pytaniem na zasadzie, czy mogę na przykład, nie wiem, pojechać na nockę do koleżanki, no to jest pytanie wtedy, to nie ma od razu odpowiedzi, okej, możesz, tylko jest pytanie, a dlaczego chcesz pojechać? Spróbuj mnie przekonać. Tak? Spróbuj nas przekonać, uargumentuj. I początkowo oczywiście był płacz, szloch, że źli rodzice i tak dalej, a w tej chwili, kiedy dziewczyny chcą o coś zapytać czy poprosić, to one przychodzą i zanim my zdążymy zapytać czy powiedzieć, dobra, ale dlaczego chcesz, to one mówią, poczekajcie, my już mamy argumenty przygotowane. Super. I to kapitalnie się sprawdza przy na przykład przy pisaniu wypracowań. No, tak, bo dzieci nie wiedzą dlaczego. Tak. I kiedy mam okazję sprawdzać, czy czasami dziewczyny mi przynoszą do wglądu, zobacz, czy to dobrze napisałam, no to przeglądam te prace i okazuje się, że dla nich żadnym problemem nie jest stworzenie argumentu i dobranie do tego przykładu, bo one mają ten mechanizm już zakorzeniony, tak? One już od dłuższego czasu to robią regularnie na takich codziennych przykładach i to procentuje. I to jest tak naprawdę ta istota edukacji, że my jako rodzic staramy się z moim mężem właśnie być takimi mądrymi rodzicami, żeby też nie zawsze oczywiście nam wychodzi. Wiadomo, całe życie się uczymy. Całe szczęście. Całe ale szczęście. Co, teraz, bo to... Ale teraz dotknęłaś takiego kluczowego obszaru miłości, rozwoju w ogóle społeczeństw. Bo mieliśmy za sobą monarchię, one czasem później przekształtowały i przekształcały się w takie autorytarne, znane później dyktatury. W międzyczasie gdzieś się rodziły demokracje, które się rozwijały jako najbardziej doskonała metoda zarządzania. I no, teraz mamy różne inne, szukamy nowych i nie ma tak naprawdę alternatywy dla demokracji, bo po demokracji znów wracamy do tych różnych zwariowanych sposobów. Natomiast równocześnie podobny sposób zarządzania firmami się rozwijał. Czyli mieliśmy najpierw rządy autorytarne, czyli jeden główny szef, który zawsze ma rację. Później zaczęły się rządy demokratyczne, czyli rządy, w których firmy miały zespoły, które zarządzały, podejmowały decyzje. A teraz wchodzimy w taki obszar, przynajmniej w nowoczesnej firmie, o której ty mówisz. Czyli sposób zarządzania związany z przekonywaniem drugich i znajdowaniem najlepszego rozwiązania. I firmy, które mają taki sposób zarządzania, a kraje, które do tego też dojrzeją, będą wygranymi. I to na różnych poziomach. I to, że uczycie się teraz tego w domu i że to na pewno też będziesz w jakiś sposób przenosić, już przenosisz to na grunt szkolny, to jest no, cudownie. Ja naprawdę, muszę powiedzieć, że u nas tutaj to Robert wiódł prym właśnie w sztuce argumentacji i pamiętam, jak nasz syn szedł na rozmowy i mówi, to nie ma sensu, ja i tak tatę nie przekonam. Tata jak zacznie mówić, to ja się chyba z nim zgodzę. Ale to dało mu świetne podwaliny, teraz pracuje jako handlowiec i właśnie, nie zniechęca debata oswarcka, go. Debata to jeden z tych przykładów, który jest taki bardzo istotny. I ale też dobrze, że to poruszyłaś, bo to jest też, Polski jest przestrzenią argumentów, tak? I może też... te dzieci przeniosą to z sobą do swoich środowisk, czy trafią do obszarów właśnie firm, w rodzinach, czy w zarządzaniu. A ja tak popatrzę lokalnym. Terapeutycznie, bo tutaj widziałeś jako rodzina, jednak ta baza, te fundamenty wynosi się z domu. Jeżeli stanowicie tą bazę i rozmawiacie, a nie narzucacie, bo tak było, jest i będzie, tak? Znany argument rodzinny, to cóż z tego, że dziecko zrobi to, co my chcemy, jak nie będzie wiedziało dlaczego i będzie kombinować, kiedy nas oszukać. Nie na darmo się mówi, że jak ktoś robi głupoty, robi straszne rzeczy, a jeszcze ma wpływ, ma władzę, to zawsze jednak gdzieś tam w dzieciństwie są źródła jego szaleństwa.
I to jest niestety, o czym musimy jako rodzice pamiętać, bo nigdy nie wiemy, kogo wychowamy, jakie to będzie miało konsekwencje. Także ale bardzo się cieszę, Agato, o tej miłości rodziny dałaś. Tak, miłości takiej jest... prawdziwej, zdrowej miłości rodziny, rodziców. Jeszcze do tego pozwolisz, Aniu, że dodam. W ostatnim czasie też zadziała się taka bardzo fajna rzecz, która też tak trochę spontanicznie wyszła. Właściwie parę tygodni temu Magda Krajewska zaprosiła mnie na zebranie do swoich rodziców. Właśnie, o to cię miałam zapytać. Tak, no właśnie, widzisz, to tak nadajemy na tych samych terapeutycznie. I Magda poprosiła mnie, czy bym nie przyszła, nie porozmawiała właśnie z tymi rodzicami. Pomyślałam sobie, że ja nie mogę przyjść do nich jako nauczyciel, jako mentor jakiś, tylko muszę przyjść do nich jako rodzic, który też ma wzloty i upadki, który też popełnia błędy i który też ciągle się uczy, ale no kilkunastoletnie doświadczenie gdzieś tam już ma i wie, co mu wychodzi lepiej, a co gorzej. I jeszcze wam, rodzicem nastolatków to masz naprawdę teraz pole minowe wręcz, no. Tak. I słuchajcie, i wymyśliłam sobie taką prezentację, że w ogóle całą tę moją opowieść skierowaną do tych rodziców będę prowadzić pod hasłem Orzeł czy nielot? Rodzicu, czego pragniesz dla swojego dziecka? Wiadomo, że odpowiedź na to pytanie jest oczywista, tak? Że właściwie no, pytanie retoryczne, no, czego można pragnąć dla swojego dziecka? No, pragnę tego, co najlepsze, prawda? Od razu taki spot mi się kojarzy, tak? Z tym dzieckiem, z tymi przyciętymi skrzydłami. Tak, i był swojego czasu właśnie ten spot i ja go bardzo chętnie wykorzystuję, zawsze na koniec już, jako takie podsumowanie tego, o czym mówię, opieram tę wypowiedź moją, między innymi właśnie na tym moim doświadczeniu, również z moimi dziewczynami. I wielokrotnie odnoszę się też do tego, że na przykład to, co mnie zawsze, co jest dla mnie takie niezmiernie istotne, właśnie, to mówię tutaj o tej nauce argumentowania, ale też o tym, że dla mnie taką cenną rzeczą jest, kiedy nasza młodsza córka każdego dnia, kiedy przychodzi się z nami pożegnać przed snem, ona żegna się mówiąc, kocham was. I to jest takie dla mnie bardzo, bardzo ważne, ponieważ pokazuje, że rzeczywiście my dla niej jesteśmy ważni. Oczywiście my odpowiadamy tym samym, tak? Ale bo miłość nam jest potrzebna. Tak, bo miłość jest nam potrzebna. Zresztą Kaczmarzyk powiedział, że tak naprawdę człowiek się tak rozwinął dzięki społecznościom, dzięki relacjom, tak? Jeżeli czujemy się kochani, doceniani, bezpiecznie, to zaczynamy nam skrzydełka rosnąć. My to jako osoby rozumiemy. I te skrzydła u każdego z nas, no, są potrzebne. A teraz ale będziemy te skrzydełka to, sobie składali mówi. Pomału, bo będziemy lądowali, także już minęła godzina rozmowy o miłości. I będziemy podsumowywali i myśl już o tak takim mi się przesłaniu dobrze gadało, miłosnym Agato. Na koniec naszego dzisiejszego miłosny. Spotkania. No tak, takie hasło, bo u nas jest taki zwyczaj, wiesz, takie sentencja na koniec o miłości. No. Sentencja na koniec o miłości. Chociaż tyle tak pięknie powiedziałaś, dobranoc, kocham was, to jest po prostu wow. Tak, to nasza Alutka tak pięknie się z nami żegna. Natomiast dwie rzeczy chyba z tej naszej dzisiejszej rozmowy. Pierwsza rzecz, o której Robert właściwie powiedział, ale nieświadomie powiedział coś, co ja bardzo często moim uczniom mówię, że i to jest w pewien sposób też parafraza słów Jana Pawła II, że wystarczy być dobrym człowiekiem, tak? I to jest ta istota miłości. Natomiast druga w kontekście pracy nauczyciela, ale też bycia rodzicem, że trzeba pamiętać chyba o słowach Janusza Korczaka. Myślę, że ciągle za mało docenianego w naszym kraju, wybitnego pedagoga. Lekarza. Tak. Lekarza, tak. Specjalisty po prostu, który wyraźnie mówił, że nie ma dzieci, a są ludzie. I ważne jest, żeby po prostu w każdym dziecku dostrzec człowieka. To jest ta istota miłości według mnie. Agato, no piękne przesłanie na poniedziałkowy dzień, w którym zaczniemy pracę, a ja też chciałam zaprosić w poniedziałek jako prezes Fundacji Plan Daltoński na spotkanie z nauczycielkami klas 1-3
Wiesią Mitulską, ekspertem fundacji, i Kaliną Stefaniak, konsultantem, i będziemy sobie rozmawiać o edukacji wczesnoszkolnej, w której ja się świetnie czuję jak ryba w wodzie. Czy ja mogę do tego coś tylko dodać, Aniu, jeszcze? Mhm. Tak. Jako nauczyciel liceum zawsze podkreślam, że bardzo ważną rzecz w kontekście tego, o czym mówisz, że dla nauczyciela szkoły ponadpodstawowej nauczyciel 1-3, a potem ten nauczyciel 4-8 to jest bardzo ważna postać, bo jeżeli nie będziemy mieć dobrych podstaw, to my z tym uczniem w szkole ponadpodstawowej nic nie zdziałamy, dlatego musimy doceniać pracę nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Starać się będziemy, jak możemy, będziemy. Jutro 19, ten sam fanpage co dzisiaj. Tak, pan Daltoński. Taka dobra notka daltońska. I zapytamy, od czego się zaczęło, bo tam to jest pasmo typowo daltońskie. Tam tak, będziemy tam to już ci, walcowali Daltona na. Tak, ci, co lubią sposoby. Zielony, to też zapraszamy. W każdym bądź razie tutaj nam Joanna podesłała link do miłości w biologii, bo była już wywołana przez ciebie, czyli widzisz, niezawodna. I z tobą, Arleta. Także pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Kochamy was. Tak. Kochajmy się. Tak. Tak. Przytulajmy, tak. Wysyłamy, bo pamiętajmy, że przytulanie, miłość powoduje takie uczucie. No to chemia, tam wszystko. Motyli tam, w brzuchu i w ogóle chce się. W brzuchu też ponoć te, bo tam. No. Motyle czy inne pędraki. Też. W każdym bądź razie fajnie. Dziękuję ci, Agato, że się zgodziłaś na ten wieczór miłości. Walentynkowy. Dużo książek, literatury, chemii. No po prostu kochajmy się nie tylko w walentynki, a miłość prawdziwa nie jest łatwa, tak żeby można obchodzić 50. rocznicę ślubów, tak zwane złote gody, które twoje rodzice obchodzili. I wróciliśmy znowu do początku. A ja dziękuję wam bardzo za zaproszenie, to był dla mnie cudowny wieczór i cieszę się, że mogłam go spędzić z wami. No i myślę, że się denerwowałaś, to nie było tak strasznie, aż tacy strasznie nie jesteśmy. Nie, no było cudownie, było po prostu tak lekko, tak przyjemnie i ten czas tak szybko minął, że to teraz kończymy. Dziękujemy wam wszystkim. Tobie też, Agato. I do zobaczenia. I na YouTubie będziesz niebawem. Pamiętajcie o moim kanale Edukacja po godzinach. Tak, tam puknijcie tą subskrypcję. Też pisałam, żeby moi obserwatorzy bloga Kreatywny Polonista, żeby polubili, że ja już subskrybowałam. Super. Żeby oni też bo tam to będą takie techniczne takie rzeczy. Tipsy nie będzie. Tipsy to ja nawet nie wiem, co to jest. Ale tipy będą też dla was. Ale zobaczycie po tytułach, zobaczycie w jakim kierunku ten na przykład kanał dzisiaj rozwija. Już jest jak wydać swoją książkę. Słuchajcie, jak ktoś marzy o książce, to Robert krok po kroku będzie za rękę prowadził. No co? Dobrze, taki temat jest i taki film już jest. Dobrej nocy, dziękuję bardzo, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Dziękuję.